Cześć przyjaciele, w tym filmie kontynuujemy rozmowę o moim ulubionym projekcie Krodo. Tematem dzisiejszego filmu będzie jak stworzyć społeczność w Discordzie. Przejdziemy do white paper, w tym celu muszę kliknąć czwartą pozycję na stronę. Przewijmy się trochę niżej i widzimy zadanie. Dziś interesuje nas zadanie stworzenia społeczności w naszym własnym języku. Bardzo często początkujemy, są zainteresowani tym, jak możesz stworzyć społeczności lub nadal możesz ją stworzyć. A teraz postaram się wam wytłumaczyć, jak można go stworzyć. To zadanie jest najtrudniejsze ze wszystkich, ponieważ zajmuje ci to dużo czasu i ambasadorów, którzy chętnie ci pomogą, więc zrozumij. Pierwszym problemem, jakie możesz napotkać, jest to, że niezgoda stworzyła wiele społeczności w różnych językach. Ukraiński, rosyjski, niemiecki, portugalski i inne. Jeśli znasz język, który jest już na liście, to nie jest twoja opcja. Jeśli znasz język, którego jeszcze nie ma, podpowiem ci, jak to wszystko zaimplementować. Po raz pierwszy tworzyć społeczności, pisując Krodo.io w języku francuskim. Na nawiasach wstawiam język, w którym chcesz utworzyć społeczności, czy to hiszpański, czy litewski i tak dalej. Najlepiej napisać do administratorów niezgody Krodo i zapytać, czy jest możliwość stworzenia takiej społeczności. Jeśli odpowiedź brzmi tak, wtedy twoja społeczność zostanie utworzona. Kiedy go tworzysz, automatycznie stajesz się jego moderatorem. Musisz zaangażować się w aktywność na czacie, odpowiadać na pytania początkujących, monitorować cenzurę i nie tylko. Oznacza to, że na tym czacie będziesz głównym i musisz go rozwinąć. Moderatorzy Krodo będą od czasu do czasu odwiedzać swój czat i ponownie go czytać, aby zobaczyć, jak odpowiedziałeś na pytanie dotyczące aktywności czatu. Od tego będzie również zależeć nagroda. Розуміємо головні нюанси творення сплоченості. Винагороджене є видавання по першій епоці програму амбасадорського. В залежності від активності на чаті зостане признана нагорода. Нікт не ве, яка бензі нагорода по 1 мая. Наступне, яко модератор бензіш мусял спензіть дуже часу на Діскорді. Понімаш, мусиш слідзити цілий чат і його колійності. Треба на то призначити праве цілий вольний час. Musisz znaleźć na czacie ogólnym ludzi, którzy będą komunikować się w twoim języku, dzięki czemu będą przyciągać innych i dzięki temu twój czat się uformuje. Powinieneś upewnić się, że twoja społeczność mówi tylko o Krodo i że jej projekty kryptograficzne nie są dozwolone. Na czacie nie powinno być również spamu. Opowiedziałem ci więc szczegółowo, jak spożywać społeczność Krodo. Przestrzegaj wszystkich zasad, o których wspomniałem wcześniej. Myślę, że to przydało. Do następnego filmu.